Wiemy już, co to jest wektor. Mamy pewne intuicyjne wyobrażenia na temat wektora jako takiej strzałki. Tak po prostu takiej strzałki, której kierunek to jest kierunek wektora, a której długość to jest długość wektora. Więc powiedzmy, że tutaj mam taki przykładowy wektor V. No i bardziej formalnie, bardziej matematycznie, taki wektor zapisujemy, podając jego współrzędne. Tutaj mamy wektor na płaszczyźnie. Mamy tutaj dwa wymiary. Więc musimy podać dwie współrzędne tego wektora. No i co to są współrzędne wektora? Przypominam. No, patrzymy, o ile ta strzałka przesuwa nas w kierunku poziomym, czyli o ile się przesuwamy tutaj w tym kierunku poziomym, no i tutaj powiedzmy przesuwamy się o 2, więc pierwszą współrzędną tego wektora będzie 2, a o ile się przesuwamy w kierunku pionowym, no i tutaj w kierunku pionowym przesuwamy się powiedzmy o. O 3. Tutaj to mamy 3 kratki, czyli tutaj się przesuwamy o 3, czyli drugą współrzędną tego wektora będzie 3. Spotkasz się czasem z takim zapisem, że współrzędne wektora czasami zapisuje się w jednym wierszu, oddzielając je przecinkiem. Ja mniej lubię taki zapis. Ten zapis w postaci wektora kolumnowego jest w wielu sytuacjach wygodniejszy i bardziej naturalny, jak się przekonamy później. No, więc może być taki zapis, może być taki. No, a tutaj jeszcze inny sposób zapisywania tego samego zobaczymy sobie w tym filmie, mianowicie sposób zapisywania wektorów z użyciem wektorów jednostkowych. Czyli zdefiniujemy sobie pewne szczególne wektory, tak zwane wektory jednostkowe. I ponieważ tutaj mamy wymiar 2, mamy dwa kierunki niezależne, no to będziemy potrzebowali dwóch wektorów jednostkowych. No jeden z tych dwóch wektorów to będzie wektor w kierunku poziomym. I ten wektor w kierunku poziomym nazwę sobie i. I teraz, żeby podkreślić, że to jest wektor, który ma długość 1, to zamiast napisać tej strzałki nad nim, napiszę taki daszek. Taki daszek będzie oznaczał, żeby podkreślić, że to jest wektor jednostkowy. Czasami się używa też nazwy. Wersor. Możesz się spotkać z taką nazwą. No i to jest wektor jednostkowy w kierunku poziomym, czyli jego współrzędna w kierunku pionowym jest 0, a współrzędna w kierunku poziomym jest 1. No i na moim rysunku ten wektor będzie wyglądał tak. To będzie wektor jednostkowy w kierunku poziomym. To jest mój wektor i. I ten drugi wektor nazwę j, i ten drugi wektor będzie miał współrzędną poziomą 0, a pionową 1. No, i na moim rysunku będzie wyglądał tak. Będzie wyglądał tak. To jest wektor J w kierunku pionowym. No i teraz mój wektor V mogę zapisać w takiej postaci. No, ona współrzędne 2 i 3. Czyli to będzie mogę go zapisać jako sumę dwóch wektorów. Jeden tylko poziomy, drugi tylko pionowy. Tak jak tutaj mamy ten. Ten żółty i ten fioletowy. Czyli V zapiszę jako sumę. Przy czym te składowe zapiszę jako wielokrotności tych wektorów jednostkowych. Czyli napiszę, że to jest 2 razy wektor i. No i to jest ten żółty wektor tutaj na dole, to jest 2 razy wektor i. Wiemy, jak, co to jest mnożenie wektora przez, przez liczbę z poprzednich filmów. I do tego muszę dodać. Dodać. 3 razy wektor J. 3 razy wektor J. I to będzie ten pionowy wektor tutaj. No i widzimy, że suma tych dwóch wektorów da nam wektor V, dlatego że najpierw idziemy tutaj poziomo, następnie do końca tego wektora mamy do, dorysowany ten wektor pionowy i widzimy, że on się kończy dokładnie tu, gdzie powinien, tam, gdzie kończy się wektor V. Czyli widzimy, że wektor V jest sumą takich dwóch wektorów. No i to jest inny sposób zapisania tego wektora V za pomocą wektorów jednostkowych. Widzimy, że te współczynniki tutaj przy, przy tych wektorach to są dokładnie współrzędne tego wektora V dwójka i trójka. Weźmy sobie teraz jakiś inny wektor, powiedzmy, że mam wektor B, który będzie zdefiniowany w ten sposób, że to będzie minus 1 razy i. Minus 1 razy i, dodać 4 razy mój wektor jednostkowy j. Czyli mogę zapisać ten wektor, że, że ten wektor ma dwie współrzędne. I to są te współczynniki przy tych wektorach jednostkowych czyli to jest minus 1, a drugą współrzędną tego wektora jest 4. No i teraz zastanówmy się, co to jest suma tych dwóch wektorów. Jak dodam wektor V do wektora B. No to mogę to zrobić w ten sposób, że tutaj dodam od współczynniki przy, przy tych wektorach jednostkowych. Czyli tutaj będę miał sumę współczynników przy wektorze jednostkowym I. I do tego dodać, tu będzie... Suma współczynników przy tym wektorze jednostkowym J. No to jakie są te współczynniki? Z wektora V mam 2 i minus 1, tutaj jest minus 1, tutaj z wektora V mam trójkę, a tutaj z wektora B mam czwórkę. No mogę wykonać to dodawanie i dostanę tutaj 2, dodać minus 1 to będzie po prostu 1. No to jedynki mogę nie pisać w ogóle, no bo jeden razy wektor to będzie po prostu ten wektor, czyli napiszę tutaj, właśnie tak, że to jest i, dodać, no a jaka będzie tutaj suma tych? 3 dodać 4 to jest 7, czyli będzie 7 razy j. Czyli dostaję taki wektor. No a zauważmy, że mogłem to dodać również te wektory kolumnowe tutaj. Napisać tę sumę jako sumę wektorów kolumnowych, czyli ten wektor V miał współrzędne 2, 3, 2, 3, a ten wektor B ma współrzędne minus 1, wektor B ma współrzędne minus 1 i 4, minus 1 i 4, no, i teraz dodaję to tak, jak się dodaje wektory kolumnowe, czyli tutaj dostanę w wyniku 2 odjąć 1 to będzie 1, 3 dodać 4 to jest 7. Widzimy, że dokładnie to samo dostaliśmy również w tej reprezentacji, w tym sposobie zapisu. Czyli poznaliśmy tutaj inny sposób zapisu wektora z użyciem wektorów jednostkowych. Czyli po prostu widzimy, że te współrzędne wektora możemy interpretować jako współczynniki przy takich wektorach jednostkowych w kierunku osi współrzędnych naszego układu